Cześć wszystkim! Znowu PON 7, przyciąg Hellblade, Senua's Sacrifice. Dobra, zajmijmy się tą ofiarą i zobaczymy, co jest za tymi wrotami. Tak, Dilton, czy jak on się nazywa, również biegł. Ej, strasznie krzyczy. Biegnij, Senua, biegnij! Aaaa! Biegnij! Wszystko się skończy, jak przejdziesz przez bramę. Chyba. Okej, wygląda na to, że znowu umarliśmy. Ale chyba tak chciała gra. I'm sorry. O, zobaczcie, nie ma jeszcze twarzy pomalowanej. Kogo przepraszasz? Świetny plan. Ma rozmawiać z tym ukochanym swoim. Co my tu mamy? Ta! Pokaż mu, Senua! Skop ma dupsko. Hej! Ciach, ciach! Okej. A to musimy uważać. Cokolwiek robi, nie chcę mu na to pozwolić. Ała. Okej, dobra. Chyba mniej więcej tak wygląda taktyka. Robimy uniki. I ciachamy go, ile możemy. Chyba ciężkie ciosy całkiem dobrze działają. Okej, dobra. Zmienił taktykę. Teraz zamienił się w ogień. Ale to jest iluzja. Musimy się skupić na nim. Używamy skupienia. To iluzja opada. I możemy go dalej ciachać. Okej, dobra. I ciachamy go dalej. Okej. Au! Tak, dziwnie trochę te uniki działają, ale działają. Ała. Nie zawsze działają. Okej, dobra, znowu musimy się skupić. Przy okazji skupienie spowalnia przeciwnika. Ale to jest chyba nowa noc, którą dokładnie teraz dostaliśmy.
I to tyle? Okej. Poszło całkiem łatwo. Drugie bóstwo chyba nie jest aż tak proste. Przynajmniej tak mi się zdaje. Okej, zdobyliśmy jego symbol. Tworzyliśmy połowę drzwi. And in the end, we all fall. Even the gods have their time. Yet we still go on. Why? I made a promise. And I will go to hell to keep it. I die free. Knowing you will carry my stories with you. My quest. Yes, you have. When the darkness comes, I vow to guide you in this life and the next to fulfill yours. Then I will see you in hell. Be ready to face horror in the eye as I have to find your answers. Okay, jak tam Ronsia wygląda? Okej, niby zginęliśmy, ale chyba nie wygląda gorzej niż wcześniej. To taka śmierć przez scenariusz wymuszona. Okej. Dobra, przy okazji patrzcie na to lusterko, które ona ma po prawej stronie przy boku. Przez walki ono się ładuje. Kiedy się naładuje, możemy używać fokusa. Właśnie, drzwi się otworzyły. Pamiętacie te drzwi? Już byliśmy tutaj. Nie wiem, czy nam się spodoba to. Dobra, w każdym razie wracamy do drzwi i idziemy zarżnąć drugie bóstwo. Nie w tą stronę. Skąd my to przybyliśmy stąd? Dobra. Ludzie w północy, to wygląda na to, że to są wikingowie. Więc ta... To nie musieli być zbyt mili ludzie. Dobra, trendy teraz tędy. Grzmi i grzmi, ale nie zaczyna padać. Trzy razy? To się chyba nie zgadza. Umarła co najwyżej dwa razy. Więc chyba scenariusz coś poknocił.
Dobra, coś tu jest? Więcej? Nie. Dobra, no to wracamy. Co to się tak ciemno zrobiło? Zgadnijcie dlaczego. Ała! Znowu bumper! A! Dobra, dobrze, że jest tylko jeden. Okej, dobra, i teraz możemy użyć fokusu, ale nie potrzebujemy. Z nim, ale nie za prosty, żeby marnować fokus. Okej, ale dwóch już nie jest taka prosta. Okej, ten gość jest chyba silniejszy. Ma maczugę. Wygląda na silniejszego. Ała! Okej. Dobra, tak, okej. O, dużo ich. Dobra, teraz możemy użyć fokus. No, to znacznie ułatwia walkę, zwłaszcza z wieloma przeciwnikami. Okej. Okej, dobra. Ten gość jest wkurzający. Tego po prostu załatwię go fokusem. Tak jest najłatwiej. Jakby nie to... A, właśnie. Musimy się bawić z jego tarczą. Poza tym sam ma dosyć silne ataki. Tak, musimy się teraz zająć drugim gościem. A raczej bóstwem. No to idziemy. To bóstwo będzie miało zdecydowanie inną mechanikę niż Surt. Jak mówicie. Aj dobra, tutaj chyba mamy pokazówkę. Nie, jeszcze nie mamy pokazówki. Właśnie wcześniej u poprzedniego boga była twarz. Gdzieś w tej pierwszej lokacji. Zmieńmy oczy szeroko otwarte. Tutaj chyba nic nie ma. Tutaj nic. Dobra. Okej, tutaj mamy pokazówkę. Tak, mamy zamknięte wrota. Illusion hides the path to Valravn. Don't trust your eyes. Find another way to see the truth. Poszukamy. Kazi, czy coś tutaj jest? Jakiś kamień? Głaz? Nie. Tylko most jest na górze. No to idziemy do tego mostu. Tak. Pchnij. Może się nie rozwalił przy takim upadku. No i dobra, tutaj mamy taki portal. I spójrzcie co się dzieje z tymi drzwiami. Przechodzimy przez portal i utrwalamy jakby iluzję. A raczej kasujemy ją. To będziemy robić dużo razy w najbliższym czasie. No i coś tutaj mamy? Nie. To na górę.
kocha psa? Aha. O, ciemno się robi. Bo tylko jedno oznacza w tej grze. Ta. To jest zdecydowanie to, o czym myślicie. Warunkiem, że to, co, o czym myślicie, to... To walka. A, też potrafię kontratakować, nie wiedziałem. A, kolega przyszedł. Okej. Okay. Nie było najlepsze. Ciekawe, czy można kontratakować kopniakiem. Tak, można. Nie robi wtedy kopniaka, tylko ogłuszenie. A ciekawe. Niezły cios. Dobra, nie bawię się z nim. Fokus. Ten gość jest groźny. Okay, jakby byłby kolega, to mogło być groźne. Cia! Dobra, porada. Okej, okay, jeden padł. Mamy fokus. Jeżeli będziemy potrzebowali, to możemy użyć. Ała. Robi. Tak, lepiej. Dobra. Leżeć. No i ładnie. Fiu. Co tutaj mamy? Chyba nie. Tak. Sinua jest zbyt uparta, żeby umrzeć. O! Kolejne wrota. Okej, okay. Z jakiegoś powodu te znaczki, które tutaj właśnie wiszą na linach, to są kruki. Nie wiem czemu, ale okej, okay, dobra. Dobra. Tam mamy... Valravina nawet. Tak, to on. Będzie się nam tu pokazywał parę razy. Drwi znów. Dobra, w każdym razie, musimy się dostać na górę. Ten kamulet brukuje nam drogę. Więc ta... Tak, te wrota. Otwierają bramę. Okej, dobra. Teraz możemy iść na górę. I chyba tamten uciekł? Nie, jeszcze jest. A na pewno jak będziemy na górze, to już ucieknie. Biegnij. Tak, już uciekł. No to do dzieła. Tak będziemy otwierać każde wrota tutaj. Może niektóre będą troszkę trudniejsze. Może nie trudniejsze, ale na pewno dłuższe do otworzenia.
Czekaj, już widzimy kolejne kruki. Wiemy. A kruki mamy tam. Musimy się jakoś tam dostać. Gdzie mamy wrota? Się zmieniają? Zmieniają tutaj. Tak, nie wiem, gdzie dalej idziemy dalej. O, nie będzie takie proste. Tak, po prostu kukła jest. Okej, to jest... Tutaj są wrota. Te otwierają przejście. Więc idziemy. Tam jest. Dobra, no to spróbujmy się tam dostać. To jest fosa, ale chyba to nas nie interesuje. Może to jakiś kamień jest? Nie. To jest przejście po prostu. Okej. To nie będzie proste. Okej, dobra. Te wrota chyba gdzieś tutaj otworzą przejście. No. A może nie? Okej, mamy jakieś otwarte wrota, znaczy do otworzenia. Dobra. Gdzie my tu możemy? O, kolejne. To jest, jesteśmy już chyba gdzieś blisko początku. Tak. Tam jest... Tam są wrota. Widać je. Tam na górze jest. Tam jest jeszcze jakieś przejście, ale to zobaczymy za chwilkę. Te wrota otworzą nam przejście do wieży. Dobra. Znaczy, że teraz możemy się wrócić. Mam nadzieję, że lubicie takie zagadki. Teraz gra będzie ich pełna. Okej. Tutaj nic nie wskuramy. To jest chyba kamień do otworzenia. Możemy zeskoczyć? Nie.
Dobra, tam to chyba brama powodowała, że to powinno być całe. Zobaczmy. Okej. Ten mur się również zasklepił, ale już nie potrzebujemy. Tutaj sobie otworzyliśmy wrota. No i ładnie. Chyba jeden z brakujących nawet. Takie F. Tak? Nie miałem F. The Northmen say that Odin is always in search of knowledge and wisdom and magic. There was a very wise being named Mimir, who guarded the waters of wisdom which flow from the roots of the world tree. Odin wished to drink from this spring, but he had to pay a price. So he gouged out his own eye as an offering to Mimir. He drank from the well and traded one way of seeing for another. Bardzo fajną mitologię mają tam na północy. W międzyczasie udajemy się do tej wieży i otwórzmy wrota. Cała? Cała. Dobra. Zadamy, otwórz się. Okej, to w sumie nie było aż takie trudne. Co my tutaj mamy? Znowu cień. Oczywiście to jest zamknięte. O, to idziemy tędy. Dzięki, głosy. Można na was liczyć. Co tutaj mamy? Chyba nic. Pogoda się znowu zepsuła i nic nie widać. W górach pogoda się często psuje. Okej. To wygląda znajomo. No dawajcie. Okej, dobra, odsuńmy się od tarczownika. Ała, właśnie. On jest bardzo groźny. Dobra. Mamy fokus już naładowany. Okej, to jest chyba ten silny. Drugi. Do tego chyba zabiliśmy. Okej, ładnie. Okej, jest coś za nami? Nie wiem. Chyba nie. Okej, to chyba ostatni. No. Okej. Dobrze by było naładować.
pokus. Okej. Ała. Tak, bez kopniaka to nie da się nic zrobić. Okej, dzięki za ostrzeżenie. Muszę się odsunąć. Ała. Dobra, stawaj synu. Nie podawaj się, podawaj, stawaj. Dobra, mamy fokus? Mamy. Dobra, to załatwimy ich. A, nie ten przycisk. Dobra. Ciebie w końcu załatwimy. Tak, ci starcze są bardzo irytujący. No i dobra. Jesteśmy w jakiejś wieży. Znowu. Albo przy jakiejś wieży. Stamtąd przyszliśmy. Chyba. Tak, więc teraz musimy w tą stronę iść. Tak. Ale to w następnym odcinku Hellblade. Więc póki co dziękuję wszystkim za uwagę. No, patrzcie, taki fajny widok tutaj mamy. I słyszymy się w następnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.